No cześć panie Neczki, kochani, robimy wasze czytanko listopadowe. Listopadowe. No już lecimy, już. Dobra, pamiętajcie, miłość, praca, co najlepszego do osiągnięcia i wy z każdym znakiem. Zaczynamy od miłości. W listopadzie panieneczka... Czekajcie, coś się odwróciło. Ajajajajaj. Czy ktoś ma rybki przez internet? Ale co to ma wspólnego ze stałymi związkami? Czy ktoś ma rybki przez internet? Proszę się przyznać. Tu rybki, proszę, tu. No. Albo jakaś tajemnica internet. Albo podróż zagraniczna w tajemnicy. Dobra, nic, wkładam to z portem, bo to się odwróciło. No, podróż zagraniczna w tajemnicy. Niespodzianka. Nie, dobra, to teraz już wymyślam. Dobra, lecimy. Związki stałe. No, chciała ta karta wyjść, to bierzemy. I... Rada. Związki problematyczne. Rada. I... Singlusie. Singlusie to coś na trzeciego się pchają chyba. Co to w ogóle ma być? Jezu, trzy króle. Trzech króli. Jejko. No trzy króle. W każdym rozkładzie jest jakiś król. No. Związki problematyczne mają być może znak powietrza. Na przykład waga bliźnięta albo wodnik, ale nie musi być, ale tutaj jest jakiś król, który decyzję podejmuje. Związki stałe mają mężusia albo jakiegoś stałego takiego, być może znak ziemski, ale nie musi być, nie? Ale taki stały, stabilny człowiek, a single mają lovelasa. Znaczy to nie jest lovelas, no taki romansista, ale to nie musi być lovelas, on nie musi z wieloma lovelasować. No ale jest przepiękny. Przepiękny. Jeju. Dobra. Związki stałe. Kochani, niby dobra energia. Ale wy się musicie... Macie dzieci. Jeżeli macie dzieci, to się musicie dziecku przyjrzeć. Tak. Dziecko pracuje nad swoją emocjonalnością. Tu jest pokazane. Jeżeli macie dziecko, to musicie się skupić bardziej na dziecku niż na sobie, bo się w związku stałym się nic złego nie dzieje. Jest pokazane poczucie wyjścia z jakiejś stagnacji, być może coś z pracą związane. Jest pokazana osoba, która jest zadowolona z pracy, to może być mężczyzna, ale nie musi. Jest pokazana taka stabilizacja i takie poczucie odpowiedzialności za rodzinę albo za związek. I to wszystko jest takie stabilne. Ale jest pokazane przyjrzeć się dziecku, albo skupić się na dziecku. Dziecko, zwłaszcza jeżeli dziecko jest pod znaku ognia. No, bo jest tutaj takie trochę problematyczne. No, jeżeli jest jakiś problem z płomyczkiem seksualnym w małżeństwie, to też tutaj się temu przyjrzeć. No, w sensie nie tyle patrzeć, co robić. No to, Jezu. Miśki, wiecie o co chodzi. Ale dobra, pod spodem talii mieliśmy dziecko, które pracuje nad odzyskaniem, albo młodsza osoba. Właściwie może być osoba po prostu, która pracuje nad odzyskaniem swojego poczucia własnej wartości. Dobrze się to dzieje, ale jeszcze się to nie zadziało do końca. Możliwe, że trzeba to jakoś kontynuować. Nie wiem, czy to jest terapia, czy co to jest, ale jest pokazane, że tutaj jakiś nowy początek i odnalezienie siebie u kogoś. Ja mam młodszą osobę, dlatego powiedziałam dziecko, ale nie musi być. Może po prostu ktoś, kto miał problemy emocjonalne, a jest starym człowiekiem, na przykład w moim wieku. No wiecie, o co chodzi. No. Misiaczki nie. Związki stałe wyglądają stabilnie. Jedyne, co bym powiedziała, więcej ognia, to jeżeli nie ma dzieci, bo jeżeli jest dziecko, to się... Przypatrzcie, tak, jeżeli jest dziecko, które robi jakieś jaja, jakieś problemy tam, wiecie, emocjonalne, czy coś takiego, to się troszkę skupić na tym dziecku, to tyle. Nie w sensie, żeby tak zaszczuć dziecko, nie o to mi chodzi, ale w sensie, żeby się przyjrzeć, dobra? Związki problematyczne...
no, karty są całkiem niezłe, bo jest pokazane, że jest jakaś decyzja, jest jakaś prawda i jest jakaś komunikacja i jest pokazane, że wy macie w tym miesiącu kartę maga, co oznacza, że wy właściwie moglibyście, mało tego, single też mają taką moc pokazaną w sobie, tak jakbyście mieli taką moc kreacji albo tak jakbyście się czuli, że od was tu bardzo dużo zależy. Słuchajcie, ale posłuchajcie tu. Rada wasza jest taka, żeby czegoś nie burzyć lub nie rozwalać. Czego? Jeżeli wy z tą osobą jesteście tak na wyłączność, no to może chodzi o to, żeby jeszcze nie burzyć tego związku, żeby dać temu jeszcze szansę. Może chodzi o to, żeby to jednak naprawiać. Może się da. Ale jeżeli to jest czyjś mąż, czyjaś żona, nie burzyć, nie rozwalać. No, do przemyślenia, kochani, do przemyślenia. Tak jak powiedziałam, w związkach problematycznych są decyzje do podjęcia, być może macie osobę spod znaku powietrza, i jest, ale nie musi być, i jest pokazana karta nie tylko komunikacji, która między wami tutaj się będzie wydarzać, ale też waszej takiej siły, jakby, jak to powiedzieć, manifestacji, że możecie to zmanifestować, co rzeczywiście byście chcieli, żeby do was przyszło. Tak jakbyście mieli tu moc jakąś. Zresztą mówię, single też mają pokazaną moc, ale single mają pokazane, że się pchają na trzeciego. A też są zadowolone z tego, w sensie dlatego, kochani, słuchajcie, to może być rzeczywiście tak, że ktoś ma gdzieś żonę, a wami, albo męża, a wami się bardzo interesuje, singlami, i że poczujecie się jacyś tam bardziej wartościowi. Ale pamiętajcie, żeby nie wchodzić w ten poziom ego, dlatego że to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć kogoś, kto rzeczywiście mógłby z wami być. A ktoś, kto gdzieś tam jeszcze nie pokończył jakiegoś innego związku, no to wiecie, no to no co wam mam mówić, no jeju. Tu jest pokazane, żeby uważać na za dużo ludzi, być może wy... Wprost przeciwnie, może wychodzicie z trójkąta, może ten trójkąt jest pokazany i odzyskanie siły, to może to jest to, że machacie ręką i mówicie, nie, ja się w to nie będę bawić, bo to jest zabawa, to jest rzeczywiście zabawa. Uważajcie natomiast na jakieś trunki, jakieś imprezy czy coś takiego, żeby za dużo nie pić, żeby nie przesadzać, ale tu jest pokazane, że wy macie takie poczucie odwaga, siła, kreatywność, tak jakbyście rzeczywiście wiedzieli, czego chcecie i dobrze. Tylko uważać na te trójkąty, to tylko tyle bym powiedziała. Ale jest gdzieś jakiś za rogiem, nie, gdzieś tam w krzakach siedzi, czy co, piękny król buław. Idziemy szukać tego króla buław. Ja nie wiem, z kim wy jesteście. Król buław to może być znak ognia, nie musi, ale jest to na pewno ktoś, kto by się wam bardzo spodobał. Jeżeli jesteście mężczyzną, to wy macie zdobywać jakąś kobietę. To jest karta, raczej bym powiedziała, osoby, z którą moglibyście wejść w jakiś bardzo ciekawy romans. Ale no jest pokazane, żeby uważać na trójkąty, więc raczej bym szukała kogoś, kto jest dostępny do romansu. Wiecie, o co chodzi? No, różni ludzie są dostępni do romansu, ale wy wiecie, o co mi chodzi. No nic, myśli. Zobaczmy, co tam w pracy. Albo w pieniądzach. Panie Mneczko. Kochani, jest jakiś pomysł, który nie jest realizowany. Pomysł może być stary. Kiedy ten pomysł wam przyszedł do głowy? Proszę, proszę, piszemy w komentarze, kiedy? Czy może wy nie jesteście pewni, czy ten pomysł jest dopracowany? O co to chodzi? Pomysł, idea, coś chcecie zrobić, coś żeście wymyślili. Jeżeli wy nic nie wymyśliliście, to może ktoś gdzieś ma jakiś pomysł. W sensie inna osoba u was w pracy, o to mi chodzi. Macie bardzo dobrą kartę, maga, też i na pracę. Wszystko możecie zrobić. Nie martwić się, o Jezu, jakie karty, no super. Kochani, tu jest osoba, która ma wszystko, żeby być gdzieś na topie. Żeby mieć, nie wiem, ma, na przykład ma, jak to powiedzieć, wszystkie papiery, jakieś studia na przykład, albo jakieś doświadczenie, albo do czegoś się rewelacyjnie nadaje. Ale nie ma jeszcze wszystkiego, nie ma pełni szczęścia. Czegoś brakuje jeszcze. W tej pracy, tutaj, u panny, czegoś brakuje. I jedyne, co to jest pokazane, wiecie co? Mogą wam przeszkadzać myśli negatywne. Dlaczego?
Jeżeli wy macie kartę maga, to znaczy, że cokolwiek, i mówię cokolwiek, nawet złe rzeczy, co wam przyjdzie do głowy w tym miesiącu na temat pracy, na przykład nie dam rady tego zrobić, to mi się nigdy nie uda, nie mam na to czasu, to takie rzeczy będziecie manifestować. Być może dlatego ta karta idei i pomysłu i myśli jest odwrócona. Może to nie jest pomysł, który jest nierealizowany, chociaż może być. Może to jest jakaś negatywna myśl, jakaś negatywna idea. I co my robimy? No to przyciągamy. Ale nie róbcie tego. Dlatego, że wy macie w tym miesiącu kartę maga. Wy możecie zrealizować każdą ideę, która wam do głowy przyjdzie w tym miesiącu. Możecie przyciągnąć to, co chcecie. Tylko, że wy musicie przestać myśleć negatywnie lub przestać blokować jakieś myśli w głowie. Też wasza rada, nie martw się. Przestań myśleć negatywnie. Przestań wymyślać problemy. Dlaczego? Dlatego, że albo wymyśliliście coś, co należy zacząć już robić, bo to jest dobre i teraz, już teraz w listopadzie zacząć robić, albo po prostu wasza ta siła manifestacji jest bardzo silnie tu pokazana, no niepotrzebnie manifestowałoby wam to jakąś negatywną myśl w waszej głowie. Dlatego jest pokazane, pozbądź się negatywnych myśli. Ogólnie te karty naprawdę pokazują, że wy możecie coś dobrego zdziałać w tym miesiącu lub zacząć, lub zmienić całkowicie na lepsze swoją tą sytuację zawodową, która nie jest taka zła, bo tam jest pokazane, że wy macie wszystko, żeby osiągnąć sukces. A coś tu jeszcze mi brakuje w tym, no wam brakuje w sensie, a coś mi brakuje. Taka myśl być może. To może nie należy tak myśleć. Kochani, karta maga. Wszystko, co sobie wymyślicie, dlatego nie myśleć negatywnie. Może się ziścić w listopadzie. Weźcie myślcie o dobrych rzeczach. Weźcie wymyślcie dobre, pozytywne rzeczy. Dobra? Włóżcie sobie to do głowy. No. Dobra, kochani. Co jest najlepszego do osiągnięcia dla panienki w listopadzie? Dobra, zanim powiem o dobrych rzeczach, jeżeli macie do czynienia z narcyzem, egocentrycznym człowiekiem, człowiekiem, który ma wybierać pomiędzy wami i kimś innym, człowiekiem, który kłamie, oszukuje, odrzucenie, wyrzucenie z życia tego człowieka, który ma jakieś ego jak stąd na księżyc, to jest dobre dla was. Byłoby to dobre, ale to tylko do tych panien, które taką osobę mają w swoim życiu. Dobra. Kochani, co jest do osiągnięcia? Pamiętacie, jak mówiłam o ideach i o pomysłach? Więc to jest raz. To jest do osiągnięcia w tym miesiącu. Pamiętacie, jak mówiłam, że wszystko w pracy się może udać? To jest do osiągnięcia. Pamiętacie, jak mówiłam o jakimś leczeniu własnego poczucia, poczucia własnej wartości i uspokojeniu emocjonalnym? To wszystko jest do osiągnięcia. Macie kartę sukcesu, macie kartę dobrych myśli, dobrych pomysłów. Być może konszachty z jakimiś prawnikami, urzędnikami, naukowcami, ale ludzie, którzy umysłem pracują. Być może jakieś coś tu się będzie, jakaś współpraca. Sukces jest tu pokazany. Sukces. No żyć, nie umierać. Bardzo dobre karty. Nowy początek, nowa miłość dla singli, nowa miłość, odzyskanie miłości do samego siebie, uznanie. Jezu! Kochani, nawet nie wiem, czy to w pracy, czy to w miłości. Może być i tu, ale jakie to są świetne karty. Wszystko, co byście chcieli pozytywnego, jest do osiągnięcia. Sukces, uznanie. Co tam jeszcze? Jak się nazywa? Stabilizacja, ustabilizowanie swojego życia, ustabilizowanie w emocjach, gdzieś tam, emocjonalne. Ci, którzy gdzieś tam mieli też problem. A może jakiś związek, a może jakieś oświadczyny, no takie rzeczy. Utrzymanie rodziny, naprawienie związku też. Wszystko, co najlepsze, wszystko, co chcielibyście, żeby było stabilne, albo coś nowego, bo tu mamy asa, albo coś w pracy, bo tutaj mamy karty urzędowe. No, bardzo dobre. Bardzo dobre. Ustabilizowanie swojej pozycji na jakimś rynku też. Jezu. No nic. Kochani, wy z każdym znakiem zodiaku. Jeżeli macie baranka... Nie. Lovelace senior.
Dobra, może być lovelas, może być osoba, na której nie możemy polegać, a może być osoba zaborcza, zazdrosna, agresywna. Uważamy na baranka w tym miesiącu. Albo baranek na pannę. Chociaż, dobra, już nic nie mówię. Już nic nie mówię. Byczuliś. O, a tu się Wam spodoba. To ta sama karta, co ciekawe, tylko że prosto wyszła. Tutaj się Wam człowiek spodoba. Jest pokazane, że ktoś chce rzeczywiście z kimś być. Jest pokazane, że idzie i idzie odważnie i idzie z takim, no powiedziałabym trochę może planem seksualnym, ale rzeczywiście bardzo zdecydowanie. Zgadywałabym, że raczej facet do kobiety. Raczej. Jeżeli są dwie kobiety, no to nie wymyślę. No to ta, która jest bardziej dynamiczna. No a jak z dwóch chłopaków, no to... No to kto? No może by czulić do panny. No jeju. Nie wiem. Kochani... Bliźnięta. Pojednanie, radość, imprezki, przyjaciele, rodzina, ludzie. Co tam jeszcze? No, słuchajcie, wszystko co najlepsze. Bardzo pozytywna karta, taka radosna karta z bliźniętami. Raczuliś. O, zakończenie jakiegoś romansu albo problemy seksualne. Tu coś nie idzie niestety z raczulisiem. Być może jakieś trójkąty, które są rozwalane, ale na waszą niekorzyść. Czyli jeżeli bylibyście jedną z dwóch osób, które ktoś wybierał, no to wybierze kogoś innego. Zakończenie jakiegoś... Chyba, że wy mieliście romans z kimś i macie jeszcze kogoś, no to kończycie tamten romans. Wyjście z jakiegoś trójkąta. Ale to nie jest pozytywna karta dla panny i dla raka. Lwiaczek. Za dużo kart się odwróciło, nie bierzemy. Jakby się jedna odwróciła, to bym wzięła. Z lwiaczkiem brak nowego początku. Chcecie coś kupić razem, chcecie kupić mieszkanie, chcecie kupić... nie wiem, samochód czy coś takiego. Nie wiem, czy w tym miesiącu dobre oferty będziecie mieć. Jeżeli chcecie razem zamieszkać, albo chcecie, albo jedno się chce wyprowadzić od drugiego, no nie dzieją się te rzeczy. Te nowe początki się na razie nie dzieją. Albo problemy z jakimiś dokumentami. Albo nie ma po prostu stabilizacji za bardzo między wami. Z lwem. Dwie panny. O, bardzo ładna energia. No uważać na ciążę, jeżeli ktoś ciąży nie jest. Nie jest. Nie chcę, ale jest pokazana karta miłości bezwarunkowej, miłości do dziecka, matka, żona, osoba, która kocha, opiekuńczość, rozwój związku. Bardzo dobra karta, bardzo dobra karta. Pod warunkiem, że nie jest tak, że są dwie panny i jedna z tych panien ma żonę i to nie jest ta druga panna. Wiecie, o co chodzi? No to jeżeli tak by było, no to to może być niestety ta żona. Ale jeżeli jesteście tylko we dwójkę, to super energia. Panna i waga. Utracona miłość, brak związku, tęsknota. Nie możemy być razem. A jeżeli jesteście razem, być może coś z tą waszą miłością jest niestety nie tak. Skorpion. Być może kłócicie się o dzieci, czy mieć, czy nie mieć, albo o czyjeś dzieci, albo dzieci jakoś wam przeszkadzają w romansie. Coś tutaj z dziećmi. Jeżeli czekacie na powrót Skorpiona, to możliwe, że to się nie stanie w listopadzie. Jest też pokazane, że jeżeli to jest jakiś związek istniejący, ktoś ma bardzo dużo złych wspomnień i na tym się skupia. Niepotrzebnie, ale niestety tak może być. Ze strzelcem ktoś się nie może odciąć do końca, ale chyba próbujecie. No nie wiem, czy próbujecie, ale nie ma przerwania tego kontaktu. Nie ma, nawet jeżeli się nie widzicie, nawet jeżeli nie jesteście razem, ktoś się nie może do końca odciąć od drugiej osoby. Nie ma przerwania tej jakiejś energetycznej więzi czy czegoś takiego. Ale jeżeli jesteście razem, uważajcie, bo tu może być nieszczerość i kłamstwa mówione. Koziorożec. Wyjście na jaw jakiejś prawdy albo jakiegoś kłamstwa. No wiecie, o co chodzi. No, wyjście na jaw jakiegoś oszustwa. Albo ktoś po prostu otwiera oczy i coś wie. I sobie z czegoś zdaje sprawę. To jest raz. Dwa, jeżeli kogoś długo nie było, to może się pojawić w listopadzie. Czyli był gdzieś schowany i nagle się ujawnia. Może być coś takiego. Jeżeli macie wodnika, a tu się ktoś... Słuchajcie, albo rozwiązujecie sprawy, ale to tak na ostrzu noża stawiacie sprawy i taka jest bardzo dynamiczna dyskusja i rozwiązywanie jakichś problemów, albo wręcz nawet odcinacie się od siebie z wodnikiem. No.
rybeńki. Lovelas. Przychodzi, odchodzi. Pojawia się i znika. Może też być jakaś energia seksualna, z którą sobie nie możecie tutaj poradzić. Ale to nie jest dobrze pokazane. Nie brałabym. To nie jest stabilne. No, jeżeli się odezwie taka osoba do Was, to nie jest stabilne. Jeżeli jesteście z tą osobą... Słuchajcie, oby to były tylko kłótnie, a nie, że ktoś kogoś zdradza. No to to jeszcze pół biedy, bo to zawsze się można pogodzić. Wiecie, o co chodzi. Miśki i na koniec karta anielska. Miej otwarty umysł. Twoja bratnia dusza może być inna niż Ci się wydaje. Albo poznacie bratnią duszę i będziecie zdziwieni. Co to jest moja bratnia dusza? To tak nie wygląda. Albo macie jakąś bratnią duszę i się zdziwicie, że nie wiecie czegoś o nim, o tym, jakim oni są człowiekiem. Mogliście ich inaczej widzieć do tej pory. Miśki, tyle. W czwartek czytanko na nów, czyli co nowego idzie w naszą stronę. No, co idzie w naszą stronę. To będzie w czwartek. Jeszcze mam tylko wagusie do zrobienia i już wszystkie znaki będą na kanale. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach, a na razie buziaczki. Pozdrawiamka. No i pa, pa.